Hej, hej! Dobry wieczór wszystkim. Tu Mikołaj Rozbicki nocą. Ostatnimi czasy noc staje się moim dniem, tak można powiedzieć. No ale wtedy jest czystszy mental, trochę się zgłośniłem tutaj. Czystszy mental i można więcej rzeczy sobie fajnych rozkminić. Teraz jest na żywo. Ciekawe, kto jest na czacie. 9 osób jest oglądających. Jak jest ktoś na czacie, to niech się przywita. Zobaczymy. Tutaj troszeczkę kamerka jest źle ustawiona. No, teraz za nisko z kolei. Żeby było dobrze. Nie chcę się tu opierać troszeczkę. Teraz jest dobrze. Jest ktoś na tym czacie, czy nie, naszym kochanym? W poprzednim wejściu. Trochę sobie Rozbicki pogadał. Było trochę prowokacji. Było parę wyzwań rzuconych. Zobaczymy, czy się ktoś odezwie. Mi to tak naprawdę nie zależy. Jakoś szczególnie. Znaczy, fajnie by było taką debatę odbyć z Wolną Ludzkością, czy tam z tą ekipą, bo myślę, że byłoby to dla wszystkich ciekawe. Ale taką prawdziwą debatę zawsze o tym marzyłem. Można tą formułę stosować wielokrotnie w takich sporach, debatach i wtedy uważam, tak naprawdę szlibyśmy do przodu, gdyby te wszystkie rzeczy, takie spory ideologiczno-teoretyczne, zarzuty osobiste i tak dalej, zamiast na forach anonimowo w taki niecywilizowany sposób odbywały się właśnie poprzez takie debaty, poprzez takie, można powiedzieć, w pewnym sensie takie honorowe pojedynki na słowa, szermierki słowne i gdzie prawda zwycięża po prostu logiką argumentów i wszystko jest cywilizowane i wszystko jest pokojowe i wszyscy są zwycięzcami, bo każdy sobie wybiera, jaka jest prawda dla niego. Moją osobowość Rozbickiego już poznaliście, musiał się wygadać, ale mam ich więcej. Jest też Mikołaj. I jest też Sebastian. Oni są inni. Troszeczkę. Trzy w jednym. Wybierając mnie na prezydenta, wybieracie trzy w jednym. Ale to taki drobny żarcik. Po co dzisiaj to wejście? Po pierwsze, ponieważ ja sobie tak nocami właśnie przesiaduję. Będę mówił ciszej, bo tu oczywiście lokatorzy są też niektórzy. Więc nie chcę przeszkadzać, ale w nocy naprawdę można sporo ciekawych rzeczy wykminić, zastanowić się. Ja też śledzę to, co się dzieje tak ogólnie ku mnie, ale tylko ogólnie, bo muszę tylko po prostu na pewne sygnały i pewne impulsy reagować, w sensie wyjaśniać. Nie wszystko, bo to, co uznam za stosowne tylko. No i jakiś tu impuls doszedł. Przede wszystkim pamiętam, jak znikałem wcześniej. Z różnych powodów wcześniej, także z telewizji Nowego Świata, to pojawiały się zarzuty, że ja wszystkich zostawiam, że jak ja mogę i w ogóle, że to powinna być jedna wielka rodzina i tak dalej. Oczywiście ja zawsze do tego dążyłem, ale łatwo się to mówi z zewnątrz, gdy ktoś tylko telewizję sobie włącza raz na jakiś czas i wyłącza, i to jest jego cały udział w telewizji Nowego Świata. Bo rola kogoś, kto zarządza tym, kto komunikuje ludzi, kto ustala pewne ogólne reguły, potem jeszcze też próbuje utrzymać stosunki personalne pomiędzy ludźmi. To jest jedno. Dwa, jestem osobą publiczną. Dostaję kilka maili dziennie, kilka wpisów na Facebooku dziennie. Są też telefony, no teraz już telefonu chwilowo nie mam na szczęście i ulżyło mi chwilowo. Ale to także miał wpływ. Także ludzie czasami po prostu nie rozumieją, że dla mnie jeden ich telefon jest jednym z kilkunastu. A jeszcze jak ktoś chce rozmawiać pół godziny, no to wyobraźcie sobie moją głowę napromieniowaną telefonem. Także oczywiście ja zawsze mogę przeprosić za coś, jeśli faktycznie jest za co, jeśli robię coś nie tak i wtedy przepraszam i nie mam tutaj u mnie żadnej dumy z tego tytułu sztucznej. Natomiast nie będzie tak, że ja muszę się jakoś specjalnie przed kimś tłumaczyć, że znikam. Dlaczego? Ponieważ to jest moje życie prywatne. To, co robię tutaj, to jest wszystko, jak widzicie, za darmo. Udzielałem się przez 3 lata, codziennie prowadząc
codziennie, przesadzam, co tydzień, przepraszam, prowadząc audycję, no ale żeby prowadzić audycję, to trzeba się codziennie przygotowywać, trzeba być na bieżąco, trzeba się rozwijać też i mamy też przecież życie prywatne, takie całkiem osobiste, prawda? Tego już niewielu ludzi widzi. Ja się nie tłumaczę, tylko daję wam, pokazuję wam po prostu drugą stronę medalu, którą po prostu czasami być może nie widzicie. No i co? I wtedy ktoś wyskakuje z pretensjami, że Rozbicki nas zostawił. A kto to jesteśmy my? Nas. Ja mogę zostawić kogoś, kto, że tak powiem, mogę być uznany za że kogoś zostawiam wtedy, gdy ktoś naprawdę tak mocno działał i tak dalej, i że wkładał tyle co ja, no to wtedy możemy tak powiedzieć. Trzeba mieć umiar we wszystkim i trzeba rozumieć, że jestem człowiekiem i też mam swoje kryzysy. I mam prawo sobie zniknąć, jak mi się po prostu podoba. I tak będzie to w przyszłości. Bo trzeba dbać i o Mikołaja, i o Sebastiana, i o Rozbickiego. Chociaż ten ostatni najlepiej sobie radzi ze wszystkim. Także, sorry, winę tu. Tak to będzie wyglądać na przyszłość. Oczywiście co inna relacja jest, kiedy ktoś mi płaci, czy jest jakiś event płatny. To zupełnie inna sytuacja. Wtedy jest to zupełnie coś innego. Wtedy faktycznie jestem usługodawcą, jestem kimś, komu zostały przydzielone pewnego typu środki, jest jak pewien deal, jest pewna umowa między nami. Czy pisana, czy nie, to już nieważne. Dla mnie honorowe słowo honor jest na takiej samej, taką samą moc jak pisane. No i tak to będzie wyglądać, drodzy Państwo. Tak działam. Oczywiście tutaj przeprosiny, jeśli się komuś należą, to przede wszystkim do Janusza Zagórskiego, bo tutaj zniknąłem nagle, fakt, ale też się wytłumaczyłem, dałem znać, że z powodów osobistych i to wystarczy. Resztę sobie mogę wyjaśnić później, po prostu będzie już okazja sobie dokładniej pogadać. No i tyle. Także Janusz jak najbardziej tutaj zasługuje na słowa wyjaśnienia. A poza tym jest jeszcze jeden aspekt mojego jego zniknięcia, który wyjdzie dopiero po jakimś czasie i który wielu ludzi nie uwzględniało w swoich ocenach, nie, czy osądzaniu mnie. No ale to już będzie ich lekcja. Ja się przed nikim nie muszę tłumaczyć. To tak tytułem drobnego wstępu, bo dzisiaj rozmowy nocne. Będę tego nagrywał. Dzisiaj więcej filozofii. Nocnej filozofii. Chciałbym trochę opowiedzieć o tym moim pobycie tutaj, jeszcze tak bardziej szczegółowo, bo ten plan mój, który ja mam na przyszłą działalność, ten projekt medialny, który teraz daje dopiero intro takie i pokazuje to, co mogę, to, co potrafię, to jest dopiero początek, dopiero to da plany za chwilę i to się rozwinie i ta prezydentura jest pewnym projektem oczywiście, jakkolwiek by się ktoś z tego nie śmiał i traktował, to jest, traktuje to całkiem poważnie, chociaż przyszłościowo bardzo. Ale ma być to event, ma być to prowokacja i ma być to całkiem poważna akcja. Także całkiem poważna, bo ja traktuję te rzeczy poważnie, jeśli mówię coś, to traktuję to poważnie, nawet jeśli to jest prowokacja, bo ona też czemuś służy. A tak do końca nikt mnie nie pozna i nikt nie będzie wiedział, kiedy żartuję i kiedy nie, bo właśnie na tym polega dysonans poznawczy i prowokowanie do myślenia i w ogóle muszę mieć swoje tajemnice, drodzy Państwo, i będę ich miał troszeczkę. Tajemnica zawsze działa dobrze, nie tylko na kobiety. Tak, 7 stycznia, jeśli dobrze pamiętam, 6-7 jakoś tak, trafiłem tutaj do tego mieszkanka we Wrocławiu i to była niesamowita przygoda. Trafił tutaj chłopak, który kompletnie nie wiedział, kim jest jeszcze. Wiedział tylko, że stare życie się kończy i że musi zacząć nowe. Tyle wiedziałem. Wiedziałem, że jest tu Janusz. Wiedziałem, że jest to fajny quest. Poznać go bliżej, wyjaśnić sobie pewne rzeczy. I żeśmy to zrobili. Janusz Zagórski to jest naprawdę super koleś. Ja go podziwiam. Ponieważ ma niesamowitą wiedzę i zagina mnie na wielu, wielu poziomach. Ja jestem troszeczkę innym typem. Janusz sypie danymi. Janusz doskonale pamięta mnóstwo faktów. Jest takim researcherem z krwi i kości. Takim naprawdę człowiekiem, który. On też to syntezuje, oczywiście, to nas łączy, ale ja troszeczkę na innym poziomie i troszeczkę inaczej na to patrzę. Są pewne różnice, ale właśnie o to chodzi. Pięknie się trzeba różnić. W każdym razie Janusz tutaj absolutnie wykonuje super robotę. I wielkie brawa za NTV, za to wszystko, bo to jest jego siłami zrobione i po prostu.
bije pokłony przed nim za to, czego dokonał skromnymi siłami, środkami i tak dalej. Także naprawdę wielkie brawa. I żeśmy sobie tutaj wiele wyjaśnili. Poza tym dał mi szansę tam nadawania przez jakiś czas. Też bardzo dziękuję. I oczywiście, kto wie, jak tam w przyszłości nasza współpraca się ułoży. Na razie ja muszę tu siebie wykreować i musiałem pewne rzeczy przerwać. Musiałem się odciąć od wszystkiego. I tak też zrobiłem. No i w tym czasie, kiedy się odciąłem, dlaczego to nastąpiło? Przede wszystkim poczułem, że coś się zaczyna ze mną dziać, że za bardzo jestem zajęty moim wnętrzem, a mówienie na zewnątrz wymaga odpowiedniej energii, skupienia i wymaga gotowości do tego, wymaga po prostu precyzji. Ja już w którymś momencie miałem takie audycje w NTV, że no działałem na 20-30%, a to jest bardzo mało. Praktycznie byłem nieobecny w studiu, może część z was to zauważyła, część nie. Ci, którzy mnie znają, to zauważyli. A ja mam taką zasadę, że jak coś robię, to robię porządnie, a nie po łebkach, a przynajmniej staram się. No i tutaj, chociaż chciałem spełnić oczekiwania ludzi Janusza, to nie mogłem, po prostu. W międzyczasie poznawałem siebie, starałem się to ogarnąć. Czułem się tu obco na początku w tym mieszkaniu. To mieszkanie jest w ogóle magiczne. Dziś czuję się tu jak w najlepszym domu. Poznałem tutaj mnóstwo rzeczy, ale o tym za chwilę. Chronologicznie trzeba iść, żebyście zrozumieli ten proces. No i w międzyczasie poznałem tajemniczą dziewczynę. Też mailowo, też z tym się wiąże głębsza historia. Różnych przepowiedni, mniejszych lub większych przewidywań, spekulacji. I to wszystko się nałożyło na ten moment, kiedy ja stare programy, stare rzeczy starałem się oczyścić. Nasza znajomość z tą dziewczyną, nie będę jej wymieniał imienia, bo nie mam do tego prawa. To w zasadzie było z 5-6 takich dobrych spotkań, z czego może z 3 takie dłuższe. Ale muszę powiedzieć, że przynajmniej jedno albo dwa z nich to były najpiękniejsze momenty w moim życiu. Mimo iż tak naprawdę więcej może mówiłem ja, mimo iż nie do końca to wszystko potem się tam jakoś potoczyło, ale jak wspominam, chociażby ten jeden majowy piękny dzień, trochę to już było później, ale jak już tak nawiązuję do tego, to mówię sobie, kurczę, jaki cudowny dzień. Po prostu czułem się przy niej tak swobodnie i tak zrelaksowany i tak super, że nigdy tak wcześniej się nie czułem. To oczywiście motywowało mnie do dalszej pracy. Powiedzmy, że tajemnicza dziewczyna o pseudonimie na literkę M. Tyle chyba mogę. Zmobilizowała mnie do mnóstwa rzeczy, do zmian swoich, wytykała mi moje ego bardzo mocno. Czy świadomie, czy nie, to jest inna kwestia. Ale ja sumiennie nad tym pracowałem i korzystałem z tych puzelków, które przypadkiem bądź nie do mnie trafiały. I to mnie budowało, to mnie oczyściło straszliwie na końcu, więc suma summarum też jestem jej dłużnikiem. Też bym musiał jej wielce podziękować za to wszystko. Do tego jeszcze wrócimy. Także na razie dużo, dużo rzeczy. No i w międzyczasie tutaj pracowałem też z chłopakami, z Dominikiem, z którym pomieszkiwałem to pomieszczenie, które jest dosyć spore jak na to mieszkanie, ten pokój, z którym przepracowałem mnóstwo. Myślę, że jest to mój teraz przyjaciel, jesteśmy przyjaciółmi. Niesamowita rzecz. Razem popracowaliśmy. O, jest ktoś na żywo. Osia. Witaj, Osiu. Fajnie, że coś napisałaś. Ja lubię kontakt z czatownikami. A Osia, to jesteś Gosia pewnie, co? Tylko ci to o coś tam nie wyszło. O, jest Arturo. Witaj, Arturo. Jest ktoś ze mną w nocy. Super. Trzymajcie się. Pozdrowionka wam ślę. Tak. Ja ostatnio, wiecie, jak śpię? O 7 rano, 6, jak się zaczyna cały Matrix, to ja idę spać. Śpię do 15, kiedy ten Matrix zaczyna trochę przymierać i wtedy mental jest coraz czystszy. Ja dopiero wstaję, sobie robię śniadanko. Czasem sobie kimkę gdzieś tam pomiędzy jeszcze. Ale główna działalność w nocy, bo czuję wtedy przestrzeń, mental jest pusty, mental wtedy ludzie śpią, uspokaja się ten cały szum i wtedy twoje myśli są czystsze, bardziej klarowne, ty czujesz większą przestrzeń. Takie istoty bardziej świadome, czy jakby mające to większe pole świadomości, one wtedy czują się o wiele swobodniej, takie jak i ja. Wtedy możemy się troszeczkę bardziej skupić, rozwinąć, wyciszyć też. To jest to, czego szukamy w nocy. No, fajnie, jakbyśmy żyli
Na głuszy, no to. W głuszy, no to było inaczej. No więc wracamy do mojej opowieści. Może kogoś to zainteresuje, może nie. Ale jak mówię, wszystko to się składa na jedną całość, na ten nowy czas przebudzenia i na ten nowe ja. Więc jak ktoś chce, to posłucha, bo może się czegoś nauczy. No i w międzyczasie pracowałem tu z chłopakami i oni też byli świadkami moich przemian. I był moment, w którym oni też naprawdę sądzili, że ja zwariowałem, że sfiksowałem, że kompletnie, bo drodzy Państwo, nie umiem Wam tylko powiedzieć, nawet jak mówię o tym, to mi aż dreszcze przechodzą, bo ja sam się tego nie spodziewałem. Zaczęły odblokowywać mi się pewne kanały, zacząłem mieć pewne wizje. Zaczęły mi się przypominać moje rzeczy z poprzednich wcieleń i to takie bardzo konkretne. Zaczynałem łączyć kropeczki, rozumiem, dlaczego pewnymi postaciami się interesowałem, dlaczego coś do mnie przemawiało, a potem nie, a inne nie. I to nie było tylko na zasadzie wspomnień. To nie było tylko na zasadzie jakichś tam zwykłych wizji. To było tak moje wewnętrznie, jako duszy. A przede wszystkim były to ogromne karmiczne blokady, pętły, więzy, które wpływały na ten moment, na całe moje życie tak naprawdę, na ten, jakbym nosił przez przynajmniej to wcielenie, być może wcześniej na pewno też, ale w tym wcieleniu się to skumulowało, taki potężny jeden przynajmniej, czy kilka worków z kamieniami, które ja musiałem nosić, walcząc z tym życiem i niejednokrotnie umartwiając się, płacząc, mając depresję i zastanawiając się, czy jest sens istnienia i życia na tej planecie w ogóle dla mnie, dla takiej istoty, która tak różni się od innych, która nie potrafi się dostosować do norm. I ten proces pozwolił mi zrozumieć, że ta inność jest piękna, że nie mam się czego bać, że powinienem się zaakceptować, że to wszystko jest element procesu i że powinienem się z tego cieszyć. To mnie uwolniło. Naprawdę płakałem jak bóbr momentalnie. Oglądałem filmy, które pobudzały moje wspomnienia, niektóre, bo to tak u mnie też działało, że pewnego typu filmy przypominały mi pewne fakty, zdarzenia i oglądając je czyściłem się i wybaczałem sobie i tutaj także z tego wcielenia pewne zaszłości. I wiem, że to się odbyło na poziomie duszy, na poziomie energetycznym, a dopiero po tym oczyszczeniu zaczęło się to klarować w 3D i taka jest kolejność zawsze. Jest to tutaj opóźnienie w 3D zawsze. Także chodziłem po innych wymiarach. Ja przez miesiąc byłem jedną nogą w 3D, jedną zupełnie gdzie indziej. I chłopaki to widzieli. Widzieli, że jestem nieobecny, że latam, że robię dziwne rzeczy. Pokazałbym wam nawet mój ołtarzyk, który zrobiłem. Czysto intuicyjnie w ogóle nigdy bym nie pomyślał, żeby coś takiego zrobić. To nie przyszło z umysłu, bo mój umysł nie miał takich informacji. Co to jest ołtarzyk? Już to kiedyś mówiłem. Jest to taki twój bezpośredni kontakt, taki sam ze sobą, taki czy z Bogiem, bo to jest to samo w zasadzie, można powiedzieć, przez duszę, czyli tutaj powinno być to takie małe twoje święte miejsce. To może być malutka półeczka na szafce, gdzie kładziesz to, co dla ciebie cenne, to, co z tobą rezonuje, to, co byś chciał w sobie widzieć, to, gdzie byś chciał podążać, zdjęcia ukochanej osoby, czy jakieś nawet symboliczne, jeżeli szukasz. Zapalasz sobie świeczuszkę, robisz klimacik, ustawiasz rzeczy do podróży, do czegoś, tak jak ja mam, jakieś wycinki z gazet, które sugerują szczęście, powodzenie, takie rzeczy, które po prostu pragną być w swoim życiu widzieć lub które masz, lub które projektujesz, które marzysz i to jest twoje miejsce specyficznej mocy i to miejsce się zmienia wraz z tobą, jeśli czujesz, że jakiś przedmiot już z tobą nie rezonuje, odstawiasz go, kładziesz inny, to jest magia, to jest ta biała magia. I to jest fajna rzecz. I zrobiłem to czysto intuicyjnie. Nikt mi tego nie mówił. Chłopaki też nie wiedzieli. Dopiero później zrozumiałem. Dopiero umysł po czasie zrozumiał, co ja robię. To jest ciekawe w ogóle zjawisko. Kolejne, że zacząłem słuchać najpierw intuicji, a potem dopiero rozumu. Tu jest jeszcze głębsze tutaj historii. Miałem kilka większych przygód, mniejszych. Z różnymi ludźmi, ale to też nie mogę jeszcze ujawnić, na razie przynajmniej. Niech to się samo ujawni, mam wrażenie, że to już blisko. Cześć Maju, Maja 28. Nocne Marki i nocne Mikołajki. Mamy już trójka. Jest Gosia, Osia, Arturo i Maja 28. 10 osób na czacie. Witajcie, posłuchajcie mojej historii troszeczkę, to
Potem zrobimy może sobie noc DJ-ów. Poprowadzę was w trip muzyczny, słuchajcie. Chcecie ze mną potem, jak oddzielę to przemówienie wyłącznikiem, to może zrobimy takie nie-YouTube'owe wejście, w którym pokażę wam troszeczkę mojej duszy i kto ma dzisiaj czas, no? Kto siedzi w nocy? Arturo jest chętny, Gosia też. Tak, Gosia, dobrze? Osia? Osia, Gosia? Kto jeszcze ze mną zostanie dzisiaj? Zobaczymy. No, dwóch już mam, to już starczy. Dla jednej osoby nawet bym to zrobił. Nie, nieważna jest oglądalność, ważna jest pasja, z którą się to robi. Zapamiętajcie sobie. Kiedyś bym powiedział dla 10 osób. Dzisiaj 10 osób, jutro miliony, prawda? No, a pojutrze prezydentura. Rozbicki, cicho, już gadałeś wczoraj przed chwilą. Dobra. Rozbicki lubi sobie się popisywać. On jest taki, to jest ten mój rozbuś. A dzisiaj gada Mikołaj oraz Sebastianem. No. No także magia się działa ze mną. Naprawdę nie umiem tego powiedzieć. Tak, słowa nigdy nie oddadzą tego, co się ze mną działo. Ale efekt jest taki, jaki będziecie widzieć teraz, już widzicie i będziecie widzieć dalej. Uwolniłem się z wielu programów, blokad i dzisiaj też. I też uczyłem się w kontakcie z tymi ludźmi tutaj, szczególnie z Dominikiem, też z Angeliką, ale też z wieloma innymi osobami. Jakie ja mam zdolności wobec, jeżeli chodzi o pomaganie ludziom, o wskazywanie ich programów, ich ograniczeń. Ucząc ich, uczyłem siebie i to zawsze tak jest, to jest wymiana, ale oni dali mi tą cenzurkę. Gdy na końcu słyszysz, że się do tego nadajesz, no to jest to, ja chciałem to usłyszeć sam dla siebie. I nikt mi nie musi dawać dokumentu, chociaż wiem, że dla innych ludzi to będzie to ważne, ale po owocach ich poznacie, więc jest parę osób, które to spiszą i będę miał takie CV, ale to najważniejsze jest dla mnie w sumie. Dla mnie, że poczułem, że mogę. Jakie mam zdolności, jeżeli chodzi o pomaganie? No to już powiedziałem, ograniczenia. Potrafię wskazać blokady i tak dalej, namierzać. Poprzez zwykłą rozmowę, poprzez też wgląd mój taki głębszy w energetykę człowieka. Wyczuwam pewne rzeczy. Wyczuwam potencjał człowieka, zdolności. Potrafię je poprowadzić człowieka do tego, żeby sam zrozumiał, gdzie ma swoje silne strony, gdzie tkwi jego skarb. Jeżeli pracuje ze mną oczywiście. Gdzie może, w jakich obszarach tkwią jego właśnie zdolności, talenty. No i zmotywować go i pokazać mu parę możliwości, a on potem sam już decyduje. To jest moja praca. To są blokady z dzieciństwa, często to są blokady, które gdzieś od kogoś, od bliskich łapiemy, które nawet nie wiemy, że wpływają na nasze życie, postrzeganie i tak dalej. A to wpływa na każdą dziedzinę życia. Finanse, zdrowie i tak dalej. No więc tego się nauczyłem. Czego jeszcze się nauczyłem w tym mieszkaniu na Wesołej, ulica Wesoła, słuchajcie. Też fajnie się trafiło. Kolejny przypadek z górze generała Andersa, mój bohater. Człowiek, który stał się takim symbolem dla mnie, generał Anders. Zresztą ksywę generał mam. Jedną z wielu, rozbójnik, generał. I tak dalej. Jeszcze parę będzie pewnie. Ale generał to jest moja ulubiona, bo nawiązuje do pewnych postaci historycznych, jak chociażby generał Andersa i to jest dla mnie fajne. Fajne, po prostu fajne. Czuję się z tym dobrze, nawet jeśli kogoś to wkurza. Trudno. Już mnie to nie interesuje, że kogoś wkurzę. W takim znaczeniu, że nie będę zmieniał siebie dla kogoś. No. Bo muszę być sobą, zawsze sobą. Czegoś jeszcze nauczyłem? O, słuchajcie. Przede wszystkim porządku w szafach. Prania skarpetek i w ogóle obsługi pralki. Jakie to fajne są umiejętności. Wcześniej tego nie umiałem. Jak przeżyć za parę złotych czasami, bo różnie było z kasą. Jak zmontować dobry, pożywny obiad za kilkanaście złotych. W ogóle gotowanie trochę, chociaż w tym to zawsze byłem dobry, ale trochę przymuszony sytuacją musiałem sobie też pogotować. Współpraca z ludźmi, komunikacja, przerabianie ego. Mnóstwo rzeczy się tutaj nauczyłem. Stałem się naprawdę zupełnie innym człowiekiem. Jestem w stanie sobie poradzić wszędzie. Wszędzie. W ogóle ile rzeczy odkryłem w sobie. Kurczę, ile zdolności mam. To jest właśnie to. Znaj siebie. Poznaj siebie. My siebie tak naprawdę nie znamy. Nawet nie wiecie. Ja jestem 100% pewien. Ile w was jest ogromnych zdolności, pokładów, talentów i tak dalej, których nawet wy nie zdajecie sobie sprawy. Ja odkryłem w sobie i wiem, że wy też macie w sobie. I to jest moim celem.
pomaganie ludziom dotarcie do tego, do ich, do własnego wnętrza, bo to wy sami możecie zrobić. Ja mogę was tylko naprowadzić, mogę wam pomóc. Mikołaju, czy mogę podzielić się z tobą swoim odczuciem? Arturo, no jasne. Możesz, a czemu nie możesz? Napisz na czacie, tylko pełnym zdaniem nie skrótowo, to ja się zaraz odniosę do tego. A ja w tym czasie będę moją opowieść kontynuował. Czegoś się jeszcze nauczyłem tutaj w tym mieszkaniu. Oj, wielu rzeczy, wielu. To są takie rzeczy, które teraz mi przychodzą na myśl. Też organizacji pracy, tego kim jestem, jakie mam zdolności, jakie role mogę... Jakie mam właśnie te trzy składniki. Ten Sebastian, ten Mikołaj i ten Rozbicki. Imiona są symbolami, to jest odpowiednia energia. To nie są przypadki. Nic na świecie nie jest przypadkowe. A w waszym życiu tym bardziej. Dlatego czułem tą zmianę i wiedziałem, że muszę wprowadzić coś nowego. Na początku chciałem zmienić imię, ale mówię, nie, to nie jest ta droga. Mikołaj jest częścią mnie. Rozbicki też. Rozbicki to te, jak już mówiłem, aspekty też korzenie rodzinne, ale też te aspekty tego fightera, to bardziej takie hej do przodu, energia męska, Mikołaj druga strona, a ten Sebastian, ten równoważnik. Ten taki wewnętrzny mędrzec, który powinien balansować to wszystko i prowadzić w tym wszystkim harmonię. Także to i wiele innych rzeczy okazało się, że mogę całkiem sprawnie działać na wielu polach, o których się nie spodziewałem, że mogę. Więc... No i ta tajemnicza pani M. To jest jeden z najważniejszych wątków. Do pewnego momentu ta osoba ciągnęła mnie w górę. Bardzo mocno. Wytykała i strzelała mi wszystkie moje błędy. To był bardzo intensywny proces. Gdzieś od lutego do maja, luty, marzec, kwiecień, maj. No to 4 miesiące łącznie. Takie sporadyczne. Dużo maili, dużo gadu-gadu, ale czasem SMS-y. Ale głównie maile. Spotkań było stosunkowo mało, ale jak już były, to niektóre były niesamowite. Mówię za siebie. To nie były jakieś... To były zwykłe spotkania, czasem gdzieś w parku, czasem w jakimś fajnym miejscu, ale fakt, nosa do miejsca ma. Właśnie to mi się podobało, że wiedziała, gdzie gdzieś. Miała fajne, urokliwe miejsca znała. No i co? Można powiedzieć, że... Dobra, zaraz wrócę do pani M, ale przeczytam. Znam ciebie jedynie z audycji. Odczuwam, że tak i jesteś teraz... Czyli spokojny, romantyczny jesteś sobą. Aha, tak uważasz, Arturo. No wiesz co, możesz tak uważać. A przeczytam to całe zdanie. Znam cię jedynie z audycji. Odczuwam, że tak jak ja... Tak jak jesteś teraz, czyli spokojny, romantyczny jesteś sobą. Jesteś bardziej teraz sobą, niż jak jesteś fajterem, ostrym, wybacz za słowo, kozakiem. Szanuję, Arturo, twoje zdanie. I masz rację, bo to też jestem ja. Właśnie na tym polega ta sztuka, że mam kilka osobowości w sobie. Rozbicki, tamten, to nie jest gra. Możesz tak to odbierać, nie ma problemu, ale wiesz. Mogę go za chwilę włączyć, patrz, on już chce wchodzić, nie? On mówi, kurwa, ej, co ty, Zenek, myślisz, że mnie nie ma? Myślisz, że ja nie istnieję? No czekaj, czekaj, kurwa, spotkasz Rozbickiego, to zobaczymy. No widzisz, on się potrafi włączyć, to jest część mnie. No jest taki zadziora, ale on jest potrzebny. On jest czasami potrzebny. Do niektórych nie przemówisz inaczej, to po pierwsze, a po drugie, to jest moja ekspresja, wiesz. Nie jestem różnorodny, nie jestem, wiesz, schematyczny, no tak jestem, jak jestem. Ale spoko, możecie mnie interpretować, odbierać jak chcecie, no, przecież to jest wasze prawo. Ale chcę wrócić do Magdy. Do... Nie do Magdy, tylko do... Magda to kto inny. Do tej kobiety M. Słynnej. Taką kryptonimową nazwę. Otóż... No to była niesamowita historia. Ktoś mnie zapyta, bo ja wciąż się zastanawiam nad sensem tego, co się wydarzyło. Czy to była miłość? Czy to była iluzja? Czy to było... Jak to w tej piosence było? Czy to była miłość, czy kochanie? Chyba jest taka piosenka, nie? Um.
Wiecie co? Zastanawiałem się nad tym wielokrotnie, ale tak jak powiedziałem, po owocach ich poznać, to na razie zakończyła się ta znajomość nasza. Ale nie jestem smutny. Widzicie, jakby to podsumować, ona mi dała niesamowitego kopa ewolucyjnego. Jestem jej bardzo wdzięczny. To raz. Spędziłem z nią kilkanaście łącznie fajnych godzin na żywo i kilkadziesiąt chyba, no może przesadzam, ale też kilkanaście mailowo. Czasem czekałem na te maile do nocy, czasem na gadu-gadu. I to były bardzo rozwijające konwersacje. Powiem wam szczerze, że rzadko kiedy spotyka się tak inspirujące kobiety, które są inteligentne, cwane, no też niestety dokuczliwe i potrafiące uszczypnąć i walnąć ci tak prosto, tak o szpikulce, jak chcą, żeby cię zabolało. Ale wiecie, jak ktoś cię tak kuje, to znaczy, że macie czułe miejsca i wtedy można... Cholera, jak ona mnie tu ukuła i mnie zabolało, a to ego boli, czyli tu mam ego. No i praca, praca, praca. I ja z tego wyszedłem. I mimo, iż nasze ścieżki tak troszeczkę nie do końca pokojowo, być może i nie do końca idealnie się rozeszły, to mimo wszystko zawsze będę ją wspominał bardzo pozytywnie. Bardzo, bardzo, bardzo. Nie wiem, czy jeszcze się spotkamy. Choć coś czuję, że jednak jeszcze tak. Ale pod jej wpływem zmieniłem się bardzo, bardzo mocno. Także oczywiście nie tylko, ale był to jeden z takich boosterów bardzo potężnych, mocnych. Wskazywała mi wszystkie moje słabości, luki, ale myślę, że też troszeczkę niedoceniała. A wiecie, bo ja to jestem taki trochę Columbo. Jestem sobie taki Mikołajek, wchodziłem w to środowisko, wiecie, młody byłem i wszyscy mnie tak traktowali. Jak tego Columbo, nie? Czyli Mikołajek, Mikołajek. Co on tam może wiedzieć? No wiecie, ja byłem po prostu taki sobie spokojny człowieczek, który pytał, zadawał pytania, do każdego otwarty, no wiadomo, Mikołaj. I dopiero jak ktoś mu nastawał na odcisk, to Rozbicki się budził i wtedy była walka. Za dużo było jej, ja wiem. Za dużo. Za duża skrajność była pomiędzy jednym a drugim. Dlatego Sebastian musiał przybyć z pomocą. Natomiast zawsze się szybko uczyłem. Popełniając błędy, uczyłem się na błędach i weryfikowałem się. I to jest moja największa moc. To jest nie tylko, że moja moc, to jest plus dla każdej osoby, która tak czyni, ponieważ to jest gwarant rozwoju. Autoweryfikacja, brak tego ego w stosunku do siebie, to znaczy popełniasz błąd, przyznaj się. Jeżeli przyznasz się, że popełniłeś błąd, że nie miałeś racji, to przyznajesz się, że dzisiaj jesteś mądrzejszy niż wczoraj. Proste. Idziesz do przodu. Tylko krowy, chociaż i one chyba nawet zmieniają poglądy, ale tak się mówi, prawda? Więc ja się szybko uczę, ja wiem, że ludzie mnie bagatelizują, ale to jest właśnie tam przewaga. Czasami to daje dużego, jak to się mówi, handicapu, tak? Że Mikołajka nikt nie docenia. Taki sobie Mikołajek nadaje, krzykliwy, taki jeden, niepokorny. No, i tak wielu mnie zbagatelizowało i nie doceniało. Jeszcze pewnie wielu popełni ten błąd. Nie mogę im zdradzać, dobrze, że mało jest dzisiaj. O, z oglądalności. Przynajmniej dzisiaj. Przeczytamy, co na czacie. Mikołaju, twoje rozstania, jak zauważyłam, bywają burzliwe. Bywały. Bywały. Już chyba takiego nie będzie, bo już tej osobowości nie ma. Wciąż przerabiasz tę samą lekcję. O nie, nie, moja droga. Nigdy nie ma tej samej lekcji. Były podobne, na wyższym fraktalu. Były coraz większe. Ale nigdy nie takie same. Choć niektóre podobne. Te, których się nie przerabia, się powtarzają. Oczywiście, że tak. I część się powtórzyła. Ja nie mówię, że wszystkie nie. Ale to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że... Kurczę, ile miałem lat? No, ile miałem lat? 25 czy 6... Jak wchodziłem w tematykę na dobre, pisząc artykuły, potem wchodząc w tematykę już działalności, no to ile? 27?
Co to jest na wiedzę duchową, ezoteryczną, o oświeceniu, o wszystkim, kiedy żyjesz w rodzinie totalnie matriksowej? Wybaczcie, no, ale materia, kariera, politologia, zawód, małżeństwo. Wiecie, ja musiałem wszystko nadrabiać od zera niemalże. Ja owszem, coś wiedziałem, czytałem, ale to była teoria. Teoria. Z książek się mądrości tak nie nałapie. Wiedzy tak. Mądrości nie. Mądrość nabiera się poprzez doświadczenia, poprzez właśnie porażki też tak zwane. Nie ma ich tak naprawdę. Każda porażka może być twoim zwycięstwem za jakiś czas, jeśli po to przerobisz. Więc tu nie ma nic do nikomu do udowadniania. Tylko trzeba iść do przodu i podnosić się jak ten Rocky po ciosach. I stawać. Przerabiać. Możesz nawet przegrać walkę, ale zawsze jest rewanż, prawda? Życie się toczy. Życie płynie dalej. Maju, wciąż przerabiasz tę samą lekcję. No możesz tak sobie uznawać, no proszę bardzo. Tylko ja nie bardzo widzę, z kim ja się rozstałem, bo ja się z nikim teraz nie rozstałem. No, trochę ci twoja teoria upada, nie? No ale Maju, już ja wiem, że ty jesteś taka tutaj nastawiona. Ja już cię pamiętam z niektórych wpisów na czacie. Ja cię kojarzę, także ja wiem, co ty, jakie ty masz tutaj tendencje. Ja już wiem. Jesteś ostra recenzentka, ale nieobiektywna. Bo nie wiesz, co się w moim życiu dzieje, moja droga. Widzisz, na tym to polega. Jak ty możesz mnie do końca z czata ocenić? Powinnaś zachować chociaż odrobinę dystansu, ale to tylko dla ciebie wskazówka, bo rób sobie, co chcesz, możesz sobie pisać, co chcesz generalnie. Ale tak na przyszłość. No, a ja sobie łyknę herbatki, twoje zdrowie. No może to nie ty. Przepraszam, w takim razie ja może cię osądziłem. No, widzisz, przyznaj się. Ale spokojnie z tymi ocenami. Ja się z nikim nie rozstaję. Ja się teraz wszystkimi godzę, tak naprawdę. Ja nie mam wrogów. Ja wszystkich kocham. Wszystkich. Każdy jest moim nauczycielem. Ty też. No. Więc nie ma problemu. Z nikim się nie rozstaję. Z Radiem Bez Cenzury to była inna historia. Tutaj chodziło o zasady. I dalej bym zrobił to samo. Może inaczej. Innym stylem. Okej. Ale nadal. To była lekcja i nie zmieniłbym tego. Z wolną ludzkością? Absolutnie. Dalej bym to samo zrobił. Może też troszeczkę inaczej, spokojniej. Ale ludzie, to są lekcje. Uczymy się, uczymy, idziemy do przodu. Teraz przede wszystkim nie będzie żadnych rozstań, bo nie będzie potrzeby, ponieważ nie będzie pola do rozstań, bo nie będzie żadnych więzi, bo ja jestem samodzielny. Ja zarabiam na siebie, mam swoje mieszkanie. Mój blog to jest mój blog, rozwijam mój blog. Inwestuję w siebie. Poprzednie rozstania i walki, wiecie, z czego wynikały? Wynikały z tego, że ja chciałem na siłę być w grupie i w drużynie. Chciałem się dzielić wszystkim i dawać wszystko wszystkim, ale tak naprawdę nic nie dbałem o siebie. I w tym momencie taka pani Joanna, silna osobowość, decydowała, że zabiera zabawki i ja nie miałem hasła niczego, bo ja byłem taki dobrotliwy, hej do przodu, otwieram swoje serduszko, proszę bardzo, pracuję każdego dnia, promocja książek, wszystko to, co uznaję oczywiście za słuszne i nagle nie ma i zabierają mi, bo Mikołaj odpalił, tak. Z Radiem Bez Cenzury było to samo, pełne zaufanie. Mieliśmy to radio mieć po 30 tam procent, ogólnie się tak słownie, honorowo umówiliśmy. No i co z tego wyszło? Nauczyłem się, że w tym świecie tak nie bardzo te zasady słowa się liczą, bo po prostu ktoś sobie je wziął. Nieważne, o co się pokłóciliśmy. To jest nieistotne. Ja nie mam żalu do Adama. Przecież my żeśmy sobie wszystko wyjaśnili. Ja podałem mu rękę. Ja z każdym jestem w stanie na misia od razu przytulić. Nie mam wrogów. Mam samych przyjaciół. Ale nawet jeśli oni na mnie plują, to ja i tak traktuję ich jak przyjaciół. Dobrze, przepraszam, Maju, w takim razie. Ty jesteś ta fajna Maja. Aha, nawet poznałaś osobiście tą drugą Maję, dobra. To taki drobny przerywnik. No dobrze. Tak więc, już nie wracając do tej przeszłości, bo to. Ale w sumie czasami warto, bo to jest lekcja oczywiście, ale już nie chciałbym tam wracać, bo to już było i wszystko zostało wyjaśnione. Z każdym sobie wyjaśniłem. Z Krzysiem Rogalą też. Z każdym. Wszyscy są ludźmi, każdy chce kochać, być kochanym. Każdy chce być szczęśliwy, spełniony. No ludzie, wszyscy tego szukamy. Więc w czym problem? W czym problem? A wiecie, w czym problem? W naszym ego. Bo nasze ego chce zawsze udowadniać,
bo ma tą pustkę, to chce zrobić wielkie wrażenie na zewnątrz. I często wampirujemy właśnie w ten sposób na innych osobach, chcąc od nich poklas uzyskać albo coś, co oni mają, żeby nas zaspokoili. I tu się zaczyna walka, prawda? Wampirów o żer. Na czacie wielokrotnie to widziałem. Niesamowite. Ludzie potrafią naprawdę najeżdżać na kogoś, kogo w ogóle nie znają i totalnie obrzucić go błotem. Nawet nie chodzi o mnie, tylko w ogóle na forach obserwuję to i zastanawiam się, co jest z tymi ludźmi. Wszyscy są takimi chojrakami. Chciałbym ich wszystkich cztery oczy czasami spotkać, zobaczyć, czy są tacy. Nie widzicie, to tak właśnie jest, że to ego jest takie odważne, tylko wiecie, zza kurtyny, nie? A jak spojrzysz oczami prawdy i prosto ten, to tam niewiele zostaje. Potem rozpływa się, ucieka. Idzie do ciemności. Ale to tak na marginesie. Wszyscy jesteśmy ludźmi, ja też tam byłem, też w tym uczestniczyłem, więc nikogo nie osądzam. Sam się nauczyłem poskramiać ego. To jest tylko mechanizm. I należy się z nim obchodzić jak z małym dzieckiem. Ego to jest mechanizm umysłu. Jest to uczucie oddzielenia, jest to właśnie taki nieuświadomiony program, który zaczyna chcieć przeżyć i dlatego potrzebuje energii z zewnątrz. W postaci, tak jak mówię, poklasku, jakiejś takiej zabierania komuś, ktoś musi coś ci dać, ktoś musi na ciebie zwrócić uwagę, ktoś musi się o ciebie martwić. To wszystko są odmiany ego. Tak naprawdę kradniesz energię komuś. Obejrzyjcie sobie film Daybreakers. Tam jest fajny świat wampirów pokazany. To jest nasze społeczeństwo. The Daybreakers. Polecam ten film. Oczywiście jest to pewna przenośnia, bo tam nie chodzi o krew. Tylko właśnie o tą energię życiodajną. Ale jak to się tak przełoży, to łatwo to zrozumieć. Dobrze. Zmierzając ku finałowi tej wypowiedzi, bo za chwilę zaczniemy inny. Inny wątek, troszeczkę może muzyki sobie popuścimy, żeby pokazać czasami, jakie są różne nastroje, też i moje, jakie wyczaiłem w ogóle. Właśnie odkryłem, jak jestem różnorodny, że w każdej muzyce są dzieła. Wielu ludzi, których spotykam, bo przecież ja się uczę od ludzi, oni są moimi największymi nauczycielami, mistrzami. Nawet taki zwykły Zenek Bębenek, którego spotkam na ulicy i zagadam o papierosa, czy on chce 5 zł, czy chce zapiekankę. Ludzie, ile można się nauczyć od takiego kogoś? Porozmawiać o Polsce, o świecie, o życiu, dać przykład dobry, zasiać dobrą energię. Niesamowite questy przeżyłem, takie proste. Doceniłem, że w życiu każdego dnia wychodząc z klatki, nawet na 20 minut można spotkać niesamowite rzeczy, tylko obserwujcie i być. Tylko wystarczy obserwować i być świadomym. Starczy. No, a to jest trudne, bo ludzie chodzą z tymi programami. No, z dół. Szkoła. Praca. 100 000 problemów. O ja. Patrzę na to i widzę, do czego ludzkość została zagoniona i ile jest roboty. Ale spoko. Damy radę. Rozruszamy to towarzystwo. Przyjdzie czas to troszeczkę więcej ujawnień, jeżeli chodzi o moją działalność, o plan prezydentury. 2000 ileś naście. Zobaczymy, jak się sytuacja w Polsce rozwinie, może szybciej. Wszystko jest napięte. Wszystko się może zmienić lada dzień, to raz. Po drugie, przedstawię też elementy tego programu, nowej formuły czasu przebudzenia. No i będę pokazywał tyle, ile, że tak powiem, uznam za stosowne z tego wszystkiego, bo nie chcę zdradzać wszystkiego. Ale z całą pewnością ktoś w końcu w to zainwestuje i wtedy dopiero zrobimy show, które będzie jednocześnie inspiracją dla ludzi. Przede wszystkim to jest dla Polski i Polaków, ale to pójdzie na cały świat. Będzie inspiracją, będzie budzeniem ducha, będzie powrotem do tradycji, a jednocześnie pokazaniem, że w nowoczesności tkwi też siła. Łączenie pokoleń, starych, młodych, średnich. Łączeniem różnorakich stylów, wszystkiego co najlepsze w Polakach i ludzkości, plus humor, nauka, zabawa, rock and roll, dobra muza, wszystko to na zapełnionych po brzegi stadionach za niewielką kwotę, transmitowane na żywo. Takie małe, duże marzenie mam. Ja wiem, że ono jest realne, jest do zrobienia. Że ono jest tylko ekipa, którą montuję do tego medialnego przedsięwzięcia.
I już parę elementów się ładnie układa, wszystko samo przychodzi, ja tylko muszę obserwować rzeczywistość. Bo ten projekt wypali, innej opcji nie ma, w takiej czy innej formie, jeszcze on się będzie rozwijał. Dobra, dosyć tego gadania. Muszę to jakoś podsumować. Ej, Sebastian, podsumuj to. Podsumuj to. Najważniejszy wniosek. Najważniejszy wniosek jest taki. Kluczem do transformacji świata, co już wiecie, jest zmiana nas samych. Ale to jest taki banał, prawda? Niewielu ludzi to docenia. Znaj siebie. Poznaj siebie. Zagłęb się w siebie. Poświęć sobie czas. Miej czas zawsze na rozmowę tylko samemu ze sobą. Pokochaj siebie. Zaakceptuj w 100% siebie. Żadnego ale. Żadnych wymówek. Kochanie siebie bezwarunkowe to nie jest niewidzenie swoich minusów czy rzeczy do przerobienia. To jest po prostu pełna akceptacja tego, jakim jesteśmy w obecnej chwili i świadomość tego, że w każdej chwili wszystko można zmienić. Ale ta bezwarunkowa miłość jest gwarantem tego. Bo tylko wtedy możemy się z tym cieniem, z tymi niedoróbkami, czasami problemami zmierzyć. Jak pokochacie siebie to i poznacie siebie, co tak w tym wnętrzu was tkwi, to dopiero macie klucz do władania własnym życiem. Chwytacie tą kierownicę, macie pedał gazu i już nie ma szofera i zwalania na kogoś. Wszystko jest od tego momentu możliwe. Wszystko. Wszystko zależy od waszej wyobraźni, waszych marzeń, waszych przekonań. A to możecie zmieniać, możecie modyfikować. I nikt was ani nic nie powstrzyma, jeśli tą moc sobie zbierzecie. Ja to nazywam oświeceniem, ale bo nie lubię tego słowa generalnie, ale to jest dla mnie oświecenie. I wbrew wielu poglądom uważam, że dopiero tu się zaczyna prawdziwe życie, a nie kończy. To znaczy oświecenie nie jest celem samym sobie. Oświecenie jest dopiero początkiem. Wtedy dopiero może zacząć fajnie żyć i kreować swoje życie. Z tym światłem, promieniując tym światłem i dzieląc się tym światłem z innymi, pokazując innym drogę. Bo tak naprawdę w ten sposób zmieniasz świat. Nie tylko, że zmieniasz siebie i swoje życie, swój mały wszechświat, bo to jest twój najważniejszy wszechświat. To zmieniasz na plus i w ten sposób pokazujesz innym, że można, że da się i że ty to zrobiłeś w ten sposób, jak ktoś chce, to z tego skorzysta. I ja tak zamierzam działać właśnie w ten sposób. Tylko poprzez przykład. Nie będę niczego uczył, niczego mówił i niczego nie wmawiał, dopóki sam nie będę wiedział, że wiem, o czym mówię, że sam to przerobiłem. A jeśli będę czegoś nie wiedział lub będę niepewny, to będę to mówił, że czegoś nie wiem lub nie jestem pewny. I to są według mnie najbardziej uczciwe zasady, jakie można wprowadzać w życiu. A ponieważ lubię luz, lubię spontan, nie lubię sztywnych krawatów, to też ta telewizja nowa ma być zupełnie inna, ma być prawdziwa. Co to znaczy? To znaczy, że jak mam ochotę powiedzieć K, to powiem K. I nie będę się szczypał, że mi spadnie oglądalność z tego tytułu. A jak mam ochotę usiąść na kanapie i nagrać coś z kanapy albo na leżąco, to zrobię. A nie dlatego, że tak się należy, bo w studiu musi być taki czak. Dosyć tego. To nie jest prawdziwa telewizja, to jest sztywna wizja. To po pierwsze, no chyba, że będę gościem, no to wiadomo, nie? Ale tam też będę robił numery. No one's gonna stop me now. Bójcie się, bo Rozbicki nadchodzi. Cicho, Rozbicki. Ty już miałeś swój czas, teraz my. No. Trzeba wszystko z jajem. Życie musi być zabawne, śmieszne. Łammy schematy, idźmy do przodu, ludzie. I maszmy, maszmy. Marzenia to jest podstawowa rzecz. Zapomnieliśmy o naszych marzeniach. Wróćmy do dzieciaka, wróćmy do tych pięknych, idyllicznych chwil, które gdzieś tam one były. Może różne mieliśmy dzieciństwa. A ja też nie miałem może za wesołego tak do końca, ale były takie momenty. I wtedy się czuło, że się żyje. Bo na tym polega według mnie sens życia. Prawdziwy sens życia. Spełniać własne marzenia. Kreować kolejne i spełniać. W pełni porozumieniu z całością swojej istoty, czyli z duszą. Marzenia z poziomu duszy, nie z poziomu umysłu. Te są zachcieństwami, pragnieniami, oczekiwaniami. Ale to, co mówi ci dusza, to jest to, czego ty tak naprawdę wewnętrznie chcesz. Więc życzę wam z całego serca, żeby wam się to udało. A ja mam cichą nadzieję, że moja praca, moja działalność i moja telewizja i cokolwiek robię,
Być może dawam parę puzelków i parę cegiełek do tego, aby ten cel łatwiej było wam osiągnąć, czy nakierować na niego. To będzie moim też jednym z marzeń, żeby w ten sposób przyczynić się do rozwoju świadomości, miłości i tolerancji na tej planecie. Bo czyż można chcieć czegoś większego niż w ten sposób zapisać się na kartach historii i w pamięci ludzi? To jest jedno z moich większych marzeń, ale do tego jeszcze dojdziemy, myślę, nieco później. Także w tym wejściu 50-minutowym, jak widzę, dobrej nocy życzę wam, ale ja jeszcze wrócę. Popuścimy sobie jakąś muzyczkę, ale zrobimy to osobno, bo YouTube, wiecie, to będzie tylko na live streamie, bo YouTube nas pewnie zamorduje, nie? Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Te 8 osób, 8 osób ze mną wytrzymało. O 3:16 jest nieźle. Czwartek o 20 na pewno będzie specjalne wydanie Czasu Przebudzenia, więc mam nadzieję, że wtedy oglądamy się z nowym Rozbickim, prowokatorem troszeczkę też romantykiem, idealistą i z różnymi innymi rzeczami, które mam jeszcze w sobie w różnych odmianach, że ta osoba przyciągnie trochę ludzi, ale nie dlatego, że jakoś specjalnie zależy mi na tym, żeby to bić rekordy, chociaż czemu nie? Kurna, Rozbicki to lubi. Nie oszukujmy się, ale po prostu im więcej ludzi, tym lepiej! Jest fajnie, zjednoczymy się. Kurczę, już widzę te stadiony pełne, kiedy my będziemy słuchać tych wspaniałych utworów o miłości. Będziemy odkrywać na nowo utwory, przypominać stare dzieła polskie. Będziemy wspominać starych bohaterów. Będziemy wspólnie medytować być może. Będziemy wspólnie celebrować życie. Tak widzę ten projekt. Czas przebudzenia, powrót królowej. Jak go tytuł tak nazwałem, a operacja Honker, to już wiecie. Dobra, znowu się rozgaduję, miałem już skończyć. Ja to jestem jednak gaduła. Ladies and gentlemen, madame, mutteren, czy coś tam. Dobrej nocy i do usłyszenia za jakiś tam czas. Jak znajdę jeszcze siły, to wrócę. Good night.